wersji 2023.5.1 programu Comar HRP Optima dodano możliwość importu faktur z krajowego systemu e-faktur do rejestru VAT oraz importu faktur zakupu do modułu handel. W menu głównym pojawiła się zakładka KSeF, gdzie można wejść na listę dokumentów pobranych z KSeF. Aby dany operator miał możliwość odbierania faktur z KSeF, należy nadać mu odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy przejść do konfiguracji programu Użytkowe – Operatorzy i na karcie operatora na zakładce trzeciej zaznaczyć parametr Prawo do odbierania e-faktur. Domyślnie zostanie zaznaczona opcja zakupu. Jeżeli użytkownik ma importować faktury do rejestru VAT sprzedaży, to należy również zaznaczyć opcję sprzedaży. Ponadto w konfiguracji firmy dane firmy KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy – demo lub pracę na serwerze produkcyjnym. Następnie należy wygenerować token dla danej firmy. Po naciśnięciu przycisku Generuj token wyświetlana jest lista dostępnych certyfikatów, na której użytkownik powinien wybrać certyfikat, za pomocą którego będzie się identyfikował w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w pieczątce firmy. W zależności od podziału prac w firmie, operator może importować faktury z KSeF na listę ogólną KSeF, bezpośrednio z rejestru VAT lub z faktur zakupu. Po wejściu na listę KSeF automatycznie zostają wczytane faktury z KSeF za okres 2 miesięcy. Na oknie są widoczne dwie zakładki – zakup i sprzedaż, ponieważ obecnie zalogowany operator ma prawo do odbioru zarówno faktur sprzedaży, jak i zakupu. Po podświetleniu każdego z dokumentów na liście jest możliwość podglądu graficznego faktury za pomocą przycisku Podgląd dokumentu. Na podglądzie widzimy m.in. dane kontrahentów, pozycje faktury, kwoty, stawki VAT. Okno można zadokować. Na liście można przechodzić na kolejne pozycje i weryfikować, jakie dane występują na poszczególnych fakturach. Po weryfikacji danych na podglądzie graficznym użytkownik może zdecydować, czy faktura ma trafić do rejestru VAT, bo jest np. fakturą kosztową, czy do faktur zakupu w module handel. Domyślnie po wejściu na listę widzimy dokumenty wszystkie. Aby zobaczyć tylko dokumenty, które nie zostały jeszcze zakwalifikowane ani do rejestru VAT, ani do handlu, wybieramy opcję Niezakwalifikowane. Jeżeli po podejrzeniu danej faktury wiemy, że dany dokument ma trafić do rejestru VAT, to możemy zaznaczyć dokument, a następnie nacisnąć przycisk Przenieść do rejestru VAT. Jeżeli ma trafić do handlu, naciskamy Przenieść do handlu. Przenoszenie faktur z KSeF do handlu zostało przedstawione na oddzielnym filmie instruktażowym. Przenieśmy teraz fakturę do rejestru VAT. Jeżeli na dokumencie nie został wybrany rejestr, do którego ma zostać wprowadzona faktura, wówczas pojawia się okno, na którym mamy możliwość wskazania odpowiedniego rejestru. Po zaznaczeniu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pytaj więcej, program automatycznie będzie przenosił kolejne faktury do tego rejestru. Przenosimy fakturę do wskazanego rejestru przyciskiem Dodaj fakturę. Faktura przeniosła się do rejestru VAT i nie jest już widoczna na liście, ponieważ w tym momencie na liście są widoczne dokumenty niezakwalifikowane. Faktura będzie widoczna po wybraniu w filtrze opcji Przeniesione do rejestru VAT. Przejdziemy teraz do rejestru VAT i podejrzymy dokument przeniesiony z listy faktur KSeF. Po otworzeniu formularza dokumentu w rejestrze widoczny jest ten sam podgląd graficzny faktury. Dane kontrahenta, daty i kwoty przeniosły się z dokumentu z KSeF. Na zakładce KSeF JPK w sekcji KSeF są widoczne nowe pola z numerem KSeF dokumentu oraz datą przyjęcia w KSeF. Te dwie informacje są widoczne również na liście dokumentów w rejestrze VAT w kolumnach numer KSeF oraz data przyjęcia w KSeF. Wróćmy na listę faktur KSeF. Aby podejrzeć dokument na liście, klikamy opcję Zobacz dokument. Po lewej stronie widzimy podgląd graficzny faktury. Po prawej stronie są wyszczególnione dane, które przeniosły się z KSeF, takie jak numer faktury, numer KSeF, nazwa kontrahenta, NIP PESEL, data przyjęcia w KSeF, forma płatności, termin płatności oraz kwoty netto, VAT i brutto.
Na podglądzie dokumentu można wskazać, czy ten dokument chcemy przenieść do rejestru VAT, do handlu na listę faktur zakupu, czy też chcemy go zarchiwizować, bo na przykład ten dokument nie dotyczy tej firmy, dotyczy wcześniejszego okresu lub będziemy zajmować się w nim w późniejszym okresie. Wówczas zaznaczamy parametr do archiwum. W przypadku zakwalifikowania faktury do rejestru VAT pojawia się pole z możliwością wskazania rejestru, do którego dokument trafi. Jeżeli faktura zostanie zakwalifikowana do rejestru VAT, wówczas na formularzu tego dokumentu uaktywnia się ikona Przenieś, która pozwala na bezpośrednie przeniesienie tej faktury na listę dokumentów w rejestrze VAT. Przycisk będzie również aktywny, jeżeli faktura została zakwalifikowana do handlu. Przenieśmy fakturę do rejestru VAT. W rejestrze widzimy, że na liście pojawiła się druga faktura. Fakturę możemy więc przenosić z poziomu listy faktur KSeF po weryfikacji danych na podglądzie graficznym lub bezpośrednio z dokumentu opcją Przenieś, jeżeli dokument został odpowiednio zakwalifikowany. Dokument zaimportowany z KSeF może zostać dodatkowo opisany przez użytkownika. Można wskazać kategorię, opis, zmodyfikować formę i termin płatności. W polu Notatka można wpisać dowolną informację dotyczącą opisywanego dokumentu. Po przejściu na zakładkę Atrybuty można dodać odpowiedni atrybut i uzupełnić wartość. Informacje opisujące dokument zostaną przeniesione później zarówno do rejestru VAT, jak i modułu Handel. W przypadku dokumentów importowanych z KSeF program rozpoznaje kontrahentów na podstawie numeru NIP. Jeżeli numer NIP kontrahenta jest już w bazie, to zostanie zaznaczona opcja Istniejący kontrahent i podstawi się odpowiedni kontrahent z listy kontrahentów. Akronim kontrahenta zostanie przypisany z karty kontrahenta, natomiast dane takie jak nazwa i dane adresowe będą przenoszone z dokumentu KSeF. Jeżeli kontrahenta nie ma w bazie, wówczas automatycznie zaznaczy się opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu i w momencie przenoszenia dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie utworzony nowy kontrahent. Zapisujemy dokument i przenosimy go do rejestru VAT. Przejdźmy teraz do dokumentu w rejestrze. Po opisaniu faktury odpowiednią notatką i atrybutem, dane te są widoczne na dokumencie na zakładce Notatka – Atrybuty. Opisywać dokumenty można nie tylko z poziomu podglądu dokumentu, ale również seryjnie. Przykładowo, jeżeli chcemy opisać kilka dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta, wówczas możemy je zaznaczyć na liście i za pomocą operacji seryjnej Opisz dokument można dodać opis, kategorię, notatkę, ustawić rejestr oraz dodać do nich atrybuty. Z poziomu listy faktur istnieje możliwość zarchiwizowania podświetlonego dokumentu. W tym celu pod prawym przyciskiem myszy można skorzystać z opcji Archiwizuj. Po wskazaniu tej opcji dokument znika z listy dokumentów niezakwalifikowanych i będzie widoczny po wskazaniu w filtrze opcji Zarchiwizowane. Jeżeli chcemy cofnąć tę operację i przywrócić fakturę na listę dokumentów niezakwalifikowanych, można skorzystać z opcji Przywróć. W przypadku, gdy dana faktura przez pomyłkę została przeniesiona do rejestru VAT, bo docelowo miała zostać przeniesiona do faktur zakupu w module Handel, wówczas taką fakturę należy w pierwszej kolejności usunąć z listy dokumentów w rejestrze VAT. Po usunięciu tej faktury z rejestru możemy ją teraz zakwalifikować, a później przenieść do handlu. Po wejściu na listę faktur z KSeF dokumenty zostały zaimportowane za okres 2 miesięcy. Jeżeli chcemy zaimportować nowe dokumenty, które zostały wystawione już po wejściu na listę, to wybieramy opcję Pobierz dane nowe. Jeżeli natomiast chcemy pobrać dokumenty starsze niż sprzed 2 miesięcy, wówczas wybieramy opcję Za okres, wskazujemy konkretny zakres dat i naciskamy przycisk Dodaj dokumenty. W filtrze mamy teraz wskazaną opcję Wszystkie. Widzimy wszystkie dokumenty niezależnie od ich kwalifikacji. Informacja, dokąd dany dokument został zakwalifikowany, znajduje się w kolumnie Kwalifikacja. Kolumna ta może przyjmować następujące wartości: niezakwalifikowany, do rejestru VAT, do handlu i do archiwum. Jeżeli dokument został już przeniesiony do rejestru VAT, wówczas w kolumnie Status będzie miał wartość V. Jeżeli został przeniesiony do handlu, w kolumnie Status będzie widnieć FZ, natomiast jeżeli został zakwalifikowany do archiwum, będzie widoczna litera A. Import faktur z KSeF do rejestru VAT
Jest to również możliwe z poziomu listy dokumentów w rejestrach VAT. W tym celu na liście dokumentów w rejestrach VAT został dodany przycisk KSeF. Możemy stąd przejść na listę faktury z KSeF opcją Nowe lub odfiltrować tą listę do konkretnego zakresu dat, a następnie dodać dokumenty do rejestru VAT za pomocą przycisku Przenieść do rejestru VAT.